Jata, jata. Mikrofon DJ-a, krawata, lata. Siemka wszystkim, z tej strony Patryk z grupy After Party. Cześć, tu Ewa Farna. Siemanko, z tej strony Remi z duetu Galwi & Remi. Cześć. Tutaj Andrzej i Kamila. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Emi, z tej strony DJ Krone. Cześć, z tej strony Andrzej, formacja Wechsel. Cześć, mówi Marcin Miller, zespół Boys. Pozdrawiam serdecznie. Z tej strony Ewa Basta. Mówi Radek, zespół Weekend. Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Emi. Trzymajcie się ciepło, pa, pa. Siema, kochanie, z tej strony Krawat, Piotr Domiński. Zapraszam wszystkich na Krawat Show, tylko i wyłącznie Radio Emi. Mija północ za oknami, karuzela gwiazd. Na zakręcie jestem życia, taki przyszedł czas. Jutro też jest dzień, tak pociesza każdy mnie. Mówią, nie daj się, trzeba dzielnie trzymać się. Trzeba zacząć od początku, trzeba kochani, z tej strony DJ Krawat, Piotr Domiński. Zapraszam Was na naszą relację z Dublina, z klubu Right Venue, gdzie dzisiaj właśnie o 19 zaczyna się mega impreza, właśnie na której zagrają Calvi & Remi oraz gwiazdą tej nocy Ewą Farną. A to wszystko dlatego, iż mamy Dzień Kobiet. No i szalejemy, zapraszamy Was na naszą relację pełną zabawy, szales, a to co widzicie za mną, chłopaki tańczą breakdance'a, także będzie naprawdę bombowo. Zapraszam Was na naszą relację, tak już mówiłem, z Radiem Emi, Piotr Domiński, Krawat, zapraszamy. Siema kochani, z tej strony DJ Krawat, właśnie tutaj spotkaliśmy Madzie i Aleksa. Siema. Bardzo dobrze, siema. Co tam słychać, Alek? Ledwo trzyma, siemano. Siemano. Jak się tutaj mieszka, powiedz, Madzia, w Dublinie? Bardzo dobrze, już 6 lat. Podoba Ci się tutaj? I tutaj zostanę pewnie już. My przyjechaliśmy tutaj specjalnie na koncert Calvi & Remi, no i oczywiście Ewy Farnej. Chciałem się zapytać, czy słuchasz może Calvi & Remi albo może Ewy Farnej? Ewy tak, Calvi raczej nie. Magda, wiem, że się śpieszysz, może chciałabyś kogoś pozdrowić? Tak, Ewę i Asię i Angeles. Ale kogoś pozdrawiamy, mamy tatę, dwójkę. Tata. Natalkę. 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 Super, z tej strony był Krawat, no i oczywiście... Magda, dzięki. Witamy z tej strony naszego słuchacza, Pawła. Siema, Paweł. Cześć, witam. Jak tam leci? Leci, leci. Jak się żyje tutaj w Dublinie? My przyjechaliśmy z Manchesteru, tutaj niedaleko. No i ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ bardzo dużo słońca tutaj jest, no i humorów wszystkich, no i Dublin żyje. Tak, tak, słońca jest, dzisiaj wyjątkowo, no żyje się dobrze, wiesz. Realizuje się cele i cały czas do przodu. Jak długo tutaj w Dublinie żyjesz? 2007, kiedy przyjechałem, kwiecień, 26 chyba, czyli 7. A w związku z wczorajszym Dniem Kobiet chciałem się zapytać, czy już złożyłeś może życzenia żonie, bądź może chciałbyś złożyć życzenie żonie tutaj na antenie radia? Dokładnie. Składam życzenia żonie na antenie radia i mojej córeczce, dwóm kobietom życia. Wczoraj pracowałem, więc był tylko SMS. Kogoś, Paweł, pozdrawiamy oprócz żony? Pozdrawiam Polonię. Tutaj w Dublinie i... Tutaj w Dublinie, w Irlandii, znajomych w Polsce, przyjaciół. Super, Paweł, dziękujemy, że znalazłeś dla nas minutkę. Hello, hi, it's Peter Domiński. We are from Radio Emi here in Dublin. I've got Francis with me. Hello, hiya. Hi everyone, I'm Francis and I live in Dublin. I've been living in Dublin for the last 10 years. Do you like maybe Dublin here? I think Dublin is great. It's a very vivid place to live. It's very energetic, it's vibrant, it's multicultural, and there's something to do every day at every hour of the week. So I'm happy to be here. Is it like always noise here and the people dancing, basically jumping, do some basic attraction for the visitors? I think there's something for everyone in Dublin, you know, from art galleries to nightclubs.
The pubs obviously are very, very famous. Interestingly, I'm not really somebody who frequents the pubs quite a lot, but I really think there's a lot for people to do here. It's a very, very vibrant, energetic place, and if you're bored, it's definitely the right place to come to. Jesteśmy na koncercie z okazji Dnia Kobiet w Dublinie, w klubie Ride Venue. No i ze mną jest bardzo sympatyczna, rockowa grupa. Może się przedstawicie, może udzielę głosu tutaj Madzi. Nazywamy się The Black End. Dzień dobry w ogóle wszystkim. I tak, to jest nasz perkusista Paweł, Ksywa Bonzo. Robert, Dominik. Magda, skąd taka nazwa, powiedz, The Black End? To by trzeba było Roberta pytać. Zawsze podobały mi się człony pierwszych nazw The Black. Uwielbiam zespoły The Black Sabbath, Black Crowes, stąd The Black. Nie mogłem znaleźć innej końcówki, pomyślałem End. Szukałem na YouTubie, nie ma, bierzemy. Jak się poznaliście, może? Znaczy ja Roberta już znam bardzo długo. Od półtorej roku się znamy, może troszkę dłużej. Spotkaliśmy się w domu, graliśmy, ja na basie, on na gitarze, a później zaczęliśmy grać w jakimś takim większym trochę miejscu i zaczęliśmy szukać wokalistki i przez kolegę poznaliśmy naszą wokalistkę Magdę i później szukaliśmy perkusisty i w sumie poznaliśmy go też poprzez kolegę Roberta i napisaliśmy na Facebooku do niego wiadomość, odezwał się i gra z nami. Tak jest, na FPL. Powiedzcie mi, słuchajcie, kochani, czy dużo wymaga wasza praca, no i śpiewanie, próby, te wszystkie koncerty, jak to u was wygląda? Generalnie spotykam się dwa razy w tygodniu, staram się spotykać dwa razy w tygodniu, tuż przed koncertem staram się to bardziej, żeby więcej, częściej grać, więc może nawet co dwa dni. Jest to frajda, dla mnie przynajmniej jest to frajda, bo to jest mój pierwszy band w życiu. Kiedyś 20 lat temu miałem band, ale to było taka w cudzysłowie band, więc to jest przede wszystkim frajda, to nie można nazwać pracą, to jest zabawa. Przynajmniej dla mnie. Dużo wymaga poświęcenia? No tak, bo poświęcamy dużo czasu na granie, także to są jakieś tam 2-3 popołudnia w tygodniu po prostu odpadają. Prosto po pracy wszyscy pracujemy, także prosto po pracy jedziemy grać i spędzamy tam dobrych kilka godzin, do kilkunastu czasami. Tak. Chciałem się zapytać, jaką lubicie grać muzykę? Może do Magdy te pytanie. Rocka gramy generalnie rocka. Lubimy łączyć chyba, bo wszystkie te nasze piosenki są przyciszone i działamy z ukrycia, nagle jest tąpnięcie i idziemy mocniej. Kochamy moc. Ja jestem wychowany na metalu, tak więc heavy metal. To właśnie. Ja też. Ja się wychowałem na Dire Straits, Mark Knopfler. Gdybym grał na gitarze, to grałbym to, ale jeżeli chodzi o perkusję, gdzie gram właśnie w zespole, John Bonham, Led Zeppelin, Deep Purple, no i to chyba jest to. Wasze inspiracje, tak? Tak, tak. Czego wam życzyć, kochani, w przyszłości niedalekiej, no i oczywiście tej w zasięgu ręki? Chcemy grać, jak najwięcej grać, wydać płytę, chcemy się pokazać światu naprawdę, chcemy, żeby nas ludzie, żeby po prostu, to wiadomo, jak się będzie ludziom podobać, będziemy grać, to jest coś pięknego, grać dla kogoś. Chodźcie, chodźcie, zapraszamy. Chyba ci z tyłu się trochę wstydzą. To co, wołacie? Wow.
Witam kochani, z tej strony DJ Krawat, Piotr Domiński z Radio EMI. Witamy z nami po koncercie w Dublinie z okazji Dnia Kobiety Ewę Farnę. Witam, dzień dobry. Dobry wieczór, no i oczywiście składamy życzenia tutaj Ewie z okazji Dnia Kobiet. Oczywiście jeszcze raz powiem, bardzo przepraszam, że nie udało mi się zdobyć tutaj kwiata, ale naprawdę żaden nie byłby jest tak... Jest okej, okay, naprawdę jest okej. Okay. Dobra, super, nie ma sprawy, no więc ponieważ Ewa dała naprawdę wyśmienity koncert, chciałem tutaj postarać się jak najszybciej przejść do tematu, aby nie zatrzymywać Ewy, bo Ewa jest bardzo busy w ostatnim czasie, wynika to z tego, że naprawdę daje z siebie całe serce i całą duszę na koncertach. No i tak było tego wieczoru właśnie tutaj u nas w Dublinie, gdzie jesteśmy. Chciałem się takie pytanko, od razu mi się nasunęło, jak Cię oglądałem. Ewa, skąd Ty znajdujesz tyle energii, tyle energii w tym głosie, który tak energetycznie z Ciebie wypływa wręcz? Trudno powiedzieć, ja jak widać jestem mega zmęczona po koncercie, więc to też nie jest tak, że przez cały czas tylko tryskam energią. No, potrzebuję wiele snu na pewno, potrzebuję takiego wypoczynku psychicznego, w sensie, że nie ma ani jednego człowieka wokół mnie, ja się zamykam i czytam książkę, czy zupełnie odcinam się od świata, bo, no bo jednak ciągle człowiek się porusza w tłumie osób, ale bardzo to lubię, więc jeżeli już nakumuluję tą energię w sobie, to później wychodzę na scenę i mam nadzieję, że daję tą energię dalej. Ja mogę powiedzieć tutaj, żonę oczywiście mam, pozdrawiam, poczułem się bardzo zahipnotyzowany wręcz Twoim głosem i po prostu Twoim tańcem. Naprawdę jestem Twoim największym fanem w UK, no i zaopatrzę się w Twoją płytę. Tańcem i śpiewem, przepraszam, bo naprawdę dałaś naprawdę wielki show. Dziękuję. Naprawdę powiem Ci, że zacząłem Cię słuchać dzięki mojej siostrze Oli, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. No ty, i ona właśnie zainteresowała mnie Twoją twórczością, mój ulubiony kawałek właśnie to. Super, pozdrawiamy, ale na pewno się ucieszy. Mój ulubiony właśnie kawałek to Cicho. Dziękuję. Kiedy go słucham, powiem Ci, że odkręcam go na maksa w samochodzie i tak aż dreszcze mnie przechodzą, tak jak teraz naprawdę. Ta gitara, to wszystko. Jak Ty to robisz, powiedz? To robi gitarzysta. Wszystko na ten temat. Jak pan zapyta gitarzysty? Jak jest gitara, to jest jego zasługa. Nie, no. Staramy się, robimy to, co robimy z serca, a czasami trafia do ludzi, to po prostu już jest wabank. Jak długo śpiewasz, powiedz? Ja śpiewam, pierwszą płytę wydałam w wieku 12 lat, czy nagrałam w wieku 12, wydałam w wieku 13 lat, teraz mam 20, więc pojawiła się moja 10. płyta. A to śpiewam od dziecka, no, każdy na pewno mówi, ale od dziecka. A do lustra śpiewałaś może? Bo rozmawiałem na ten temat z Marcinem Millerem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, że czasami też lubi w łazience śpiewać. Tak, oczywiście, że tak, tylko ja kiedy miałam tych 12 lat, to zmuszano mnie śpiewać przed lustrem, bo miałam takie zadania właśnie jak ćwiczenie mimiki, przyzwyczajenie się do swojej twarzy, kiedy się siebie widzi w wywiadzie albo w telewizji, żeby nie było, o Boże, jak wyglądam, ale masakra, no więc musiałam ćwiczyć takie rzeczy jak książki na brzuchu i oddychanie, żeby uśpiewać koncert. Tak samo ćwiczyłam mimikę przed twarzą, w sensie nie, że nauczenie się tego, ale zapoznawanie się ze swoją mimiką, żeby nie czuć się żenująco, kiedy widzi się siebie na plakacie czy gdziekolwiek. To jest trochę trudna praca, przyzwyczajenie się do siebie, ale no, to pomaga do akceptacji, naprawdę. Więc ale to było takie zmuszone, nie miałam nigdy tak, że przed lustrem naprawdę się z sobą tam zachwycam. Powiedz mi, słuchaj Ewa, dużo wyrzeczeń, poświęceń w pracy właśnie piosenkarki? Tak. No, mnie czasami trochę martwi, że wszyscy, albo nie wszyscy, ale ludzie myślą stereotypowo, że się wychodzi na godzinę na koncert i co? I jest się pięknym, nie chodzi się do toalety i zarabia się wiele kasy. Ale tak naprawdę... Kurczę, no trochę jest inaczej. Ja nie żałuję niczego, bo się naprawdę mega cieszę z tego, że mogę robić pracę, która mnie bawi i jest świetnie, ale trzeba do tego coś mieć trochę charakter. Myślę, że to jest trudna praca, tak powiem szczerze. A nie chodzi o... bo oczywiście czasochłonna też, ale czasami są takie dni, że człowiek ma wolne w środę, w niedzielę,
ale to wolne znowu przeznacza się na to, że się pisze utwory. Musi się próbować komponować, no bo przecież repertuar czyni artystę. Ale są też takie dni, że możemy sobie sami wybrać, czy się budzimy o 10, ale spełniamy swoją robotę, czy się budzimy o 8, ale mamy skończone wcześniej, więc tylko nie mamy tak, że stajemy na 8 do pracy i wychodzimy o 16. Znowu na przykład pracujemy jak dzisiaj w nocy, jest godzina 23.30 chyba, czy która, a ja dopiero idę się podpisywać fanom, więc znowu pracujemy do nocy, więc jasne, że nie będę stawać o 8 rano. Więc to są takie... Jest to trochę inna praca. Ja zawsze to wytłumaczam tak, że osoby, które normalnie chodzą do takiej bardziej może codziennej pracy. Biurowej, radiowej. To, ale też teraz pracujesz, więc my zaczynamy pracować wtedy, kiedy ludzie idą się bawić. My jesteśmy ich entertainment. Nie bawią się w dzień, bawią się zwyczaj wieczorem albo po południu, więc to wtedy zaczyna się nasza praca. Powiedz mi, słuchaj Ewa, troszkę z innej beczki, jak podoba ci się Dublin, no i oczywiście Irlandia? Na razie bardzo, tylko ja, to jest takie, że się wydaje, że dużo zwiedzamy, ale tak naprawdę no znamy bardzo wszystkie hotele, stacje benzynowe, autostrady, ale raczej niestety, czy tam rynki, no bo tam koncerty zwykle się odbywają. Ale żeby zwiedzać, nie ma dużo czasu. Cieszę się, że tutaj w Dublinie przyjechaliśmy dzień wcześniej, więc trochę coś tam widzieliśmy i super. Wiem, śledzę twój fanpage. Tak, no więc byliśmy, tam byliśmy. 500 tysięcy ponad już masz lajków, jak ty to robisz? Nie wiem, ale jestem mega wdzięczna za to, bo to... Ja zawsze już kontroluję każdego posta. Już mówię, jak już coś napiszę, kurczę, 500 000 ludzi się dowie, to jest już trochę zobowiązujące. Więc, ale fajnie, naprawdę strasznie się cieszę, że tyle ludzi tam jest. Oczywiście nie wszyscy są aktywni, ale fajnie, że to jednak to ma jakąś moc. Można. Nakręca bardzo to, prawda? Ja też na audycjach mam dużo uśmiechów. No i oczywiście tam serduszek, pozdrawiam wszystkie miłe panie, które słuchają i dodają właśnie energii, bo to jest bardzo miłe, no i to jest, jak Anglicy mówią, it keeps you going, prawda? To jest twoje tak, niektórzy, plus, nie, tak, oczywiście trzeba dostawać takiego feedbacka i to jest fajne, ale też się dostaje tego negatywnego feedbacka, więc to jest takie, ja myślę, że działa w tym jakaś równowaga i tak bywa, są pozytywne, ale też negatywne głosy oczywiście. Chciałem się zapytać, czy czujesz się bardziej Polką, czy czujesz się bardziej Czeszką, ponieważ jak wiem, pochodzisz z rodziny polsko-czeskiej właśnie. Nie. Ja pochodzę z rodziny polskiej, jestem Polką, żyjącą w Czechach, urodziłam się w Czechach, ale moi rodzice są Polakami, więc ja jestem Polką, tak. Jestem Polką, urodzoną w Czechach. A jakim językiem wolisz się posługiwać? Wolę w języku czeskim, ale śpiewać wolę w języku polskim. Łatwiej mi po czesku mówić, bo mam cały team w Czechach i częściej żyję w Pradze, więc częściej się posługuję językiem czeskim, ale staram się trochę tam deficyt wyrównać i czytać parę polskich książek, żeby słownictwo polskie nie było aż tak bardzo ubogie. Chciałem się zapytać, mieszkasz w Warszawie, a podobno Kraków to twoje ulubione miasto w Polsce. Mieszkam już w Pradze, w Warszawie mieszkałam podczas studiów, ale te zakończyłam, więc przeprowadziłam się do Pragi. Tak, ja uwielbiam monumentalne, historyczne miasta, tak jak właśnie Praga, Kraków jest architektonicznie trochę podobne, więc Kraków też mi jest bardzo bliski, ale powiem szczerze, że w Warszawie, jak przyjeżdżam, bo przyjeżdżam często oczywiście, to zawsze mam trochę łezkę w oku, bo fajnie tam było, chociaż nie jest to takie historyczne miasto, no wiadomo dlaczego, to jednak można go pokochać, no fajne jest właśnie. Co chciałem jeszcze cię zapytać, pozwolisz, z tego, co wiem, bardzo szybko twoje płyty pokładały się platyną i złotem, jak się czujesz w związku z tym, osiągając ogromny sukces w tak młodym wieku? Świetnie się z tym czuję. W ogóle mi to nie przeszkadza. Jakby tak było dalej, byłoby świetnie. Super. No bo masz 20 lat, tak samo powiedziałaś. Tak. Świat stoi przed tobą otworem, można tak powiedzieć. Jak powiedział jeden pan, który nazywa się pan Jagielski, którego poznałam podczas... Pozdrawiamy! Którego poznałam podczas bitwy na głosy, bo w jury. Powiedział, pamiętam do dziś, powiedział do jednej z uczestniczek: świat stoi przed tobą otworem. Teraz czas, byś ty stanął otworem przed światem. Ale i niestety,
niestety taki jest stereotyp czasami już w biznesie. No, niektórzy tak właśnie robią karierę. Nie polecam, nie znam, nie wybrałam tę drogę i strasznie się z tego cieszę. Więc, ale to był dobry dowcip, to mnie rozbawił. To wielkim wszechświatem trzeba stanąć, otworem, jak to się... Kosmopolitanem trzeba właśnie być, kosmopolitą. Pozdrawiam wszystkich kosmopolitan. Chciałem się zapytać, jak się czujesz jako juror w polskiej edycji X Factora? Czy jest to twój debiut wprawdzie właśnie w tego typu show? No właśnie, że w Czechach już byłam, czy... Tak, w Czechach był czechosłowacki idol, czyli Superstar, co tam się nazywał, więc byłam już w roli jurora, teraz jestem po raz drugi, jestem w Polsce w X Factorze. Świetnie się czuję, bo jest super atmosfera, świetne jury, tam się dogadujemy super, naprawdę utalentowani ludzie, więc cieszy mnie, że nie muszę ściemniać, nie muszę mówić, że jest fajnie, ale naprawdę sikam w majątki z tego, jaki jest poziom i mega polecam oglądać, bo nie z powodu jury, czy zabaw, czy coś, ale naprawdę są, jak kogoś interesuje muzyka, to niech włączy, bo są talenty, jak kogoś interesuje show, to tutaj nie chcesz włączać ten telewizor. I Kuba i Czesław tam najbardziej rozkręcają atmosferę, więc fajnie. Moja była koleżanka Paulina była takiego zdania, że to wszystko jest ustawione, czy do końca? I to jest tylko walka na uczucia. Mnie to trochę bawi, bo... Bawi i smuci, bo to jest ten nasz sceptyzm taki słowiański. I niedowierzanie, że tak naprawdę... Że narzekamy. Narzekamy i jak nam się nie udaje w tym programie, to mówimy właśnie, że wszystko jest zostawione. To, że wszyscy mamy ucho i wszyscy reżyser nam mówi, kogo puścić dalej. Bzdury, bzdury, bzdury. Pierwsza rzecz, którą zapytałam podczas podpisywania umowy, było to, czy ktoś mi narzuca to, co mam mówić, jakie mam mieć opinie i jak ją mam powiedzieć. Nikt niczego nie mówi, jest kompletnie nasz wybór i tak. I oczywiście później się montuje ten program, ale wybieramy po prostu, bo tak czujemy. Niektórzy odpadają nie dlatego, żeby byli źli, ale tylko dlatego, że są dobrzy, ale w programie są lepsi. To jest tak po prostu jest. No. Ja byłam w programie w tym czeskim, byłam teraz, jestem w X Factorze, ani w jednym z programów nie było nic ustawionego. Przynajmniej o tym nie wiem, ale wszystko, co na razie ja wybrałam za ludzi, to tam są. Nic nie jest ustawiane, więc trochę mnie to martwi. No. No, oczywiście, że są historie. No, ten program też jest oparty na tym, że trzeba pokazać normalnych, fajnych ludzi, z których mogą się stać gwiazdy. Więc tak jest. Mi się podoba na tym to. Oczywiście to jest trochę patetyczne. Oczywiście tam trochę jest muzyki podłożonej, żeby to było wow. Ale ja oglądam X Factora i też przy nim ryczę. Bo najlepsze w tym jest to, że ja naprawdę podeszłam do jednej dziewczyny, która miała taki bardzo za serce łapiący filmik. I ona naprawdę to przeżyła, ona naprawdę opowiedziała, co przeżyła i to jest właśnie to wzruszające, że to była prawda, jakby to była siema, to by mnie to nie wzruszyło. Chciałem się zapytać, to jest pytanie od naszych słuchaczy, czy dobrze współpracuje ci się z Tatianą Okupnik, Czesławem Mozilem, no i Kubą Wojewódzkim, jacy oni są poza anteną, gdy nie jesteście na wizji? No właśnie, że są tacy sami. To jest bardzo fajne, bo ja Czesława Kubę znam, więc wiedziałam, czego się spodziewać. A Tatiana, poznałam ją dzień przed castingiem, powiedziałam, kurczę, nie mogłam lepiej trafić. Nie spotkałam nigdy tak fajnej piosenkarki, z którą tak bym załapała kontakt. Jest to taka moja trochę starsza siostra i naprawdę mega się dogadujemy i to mnie właśnie bawi, że czasem... Te kamery są włączone non-stop, my tam siedzimy cały dzień na castingach, 6 dni od rana do wieczora. Te kamery są włączone non-stop, cały czas mamy mikrofony. Oczywiście, że między występami rozmawiamy między sobą, to wszystko jest rejestrowane. My mówimy między sobą tak samo jak na wizji. Oczywiście, że czasami mówimy rzeczy, które nie powinno się puszczać na wizji, ale... Totalny freestyle. Tak, ale to jest fajne, bo... To jest to, co kochają kamery, no i fani, którzy uwielbiają się śmiać. Tak, no są wtopy, są, ale to jest właśnie ludzkie i dlatego mnie to bawi, że mogę ten się zachować totalnie normalnie i nie muszę niczego ściemniać. No. Super tam jest, naprawdę, mega szczera. Ja myślę, że kto zna nawet Czesława choćby, Mozilla, to wie, to jest taki prototyp po prostu antyściemniaka. Very realistic. Nie, naprawdę, to człowiek, który co myśli, to mówi, no, on by, myślę, nie dał się namówić na jakieś tam scenki, gierki, coś i jak taki program jest, jak taki człowiek jest w programie, to ja mam pewność tego, że to jest,
Absolutely real. Absolutely real. Check it out. Pozdrawiamy was. Żółwik, yeah. Pozdrawiam cały świat, Manchester. Pozdrawiam Dublin. Pozdrawiam wszystkich. Wrocław i Wawę. Kraków and Prague. We love you, check it out. No man. Powiedz mi, co robisz w czasie wolnym, jeśli go posiadasz? Masz może chomika? Nie, nie mam chomika. Jak mam wolne, to śpię, albo czytam książki, albo oglądam filmy, albo gotuję. A chodzisz może na jacuzzi? Na jacuzzi? Nie. Ja chodzę zawsze, żeby się zrelaksować. Polecam ci ogólnie bardzo serdecznie na saunę. Możesz sobie wejść do wanny i puścić bąka, masz tak samo. To właśnie powiedział Marcin Miller, którego pozdrawiamy z Boysów. Tak samo powiedział, że stare wanny są najlepsze. Wiesz, no. Więc ja nie mam jacuzzi i faceci miewają częściej. Chciałem cię zapytać o twoje epizody filmowe, ponieważ w 2007 roku i w 2008 roku przygotowałem się bardzo dobrze. Zagrałaś Oślikę Katkę, tak? Tak, Oślipka Katka. O, i Helę w opałach, tak? Tak, powiedz mi, co bardziej ci się podoba, śpiewanie czy występowanie na szklanym ekranie? No na pewno śpiewanie, ale... Fajne jest to, że w tym śpiewaniu w ogóle wszystko jest tak połączone, tak właśnie czasami można zagrać, czy tam w klipie, czy w jakimś właśnie epizodzie. To było fajne doświadczenie, się cieszę, bo to jednak ma coś wspólnego z tym wszystkim, ale śpiewanie na pewno wolę, znacznie. Ja myślę, że nie jestem za bardzo fotogeniczna, by móc być w jakichś filmach. Nie mam do tego ani szkoły, ani predyspozycji, ani talentu, więc jakoś tam... Mnie to bawi. Jakbym dostała propozycję, na pewno bym jakąś przyjęła, bo chciałabym zagrać w czymś. Dla mnie to jest wyzwanie, ale myślę, że szkoda, że nie kręcę filmów. Wiesz, no zostawimy ci wszystkie rolę. Zależy, jakie filmy, no. Oczywiście, ja, sensacyjne. No okej. Okay. Wyglądasz na takiego, wiesz, który by nagrywał inne filmy. Ja? W taki bym nie brała w ogóle, no i bardzo dobrze. I dziecko, bardzo piękne, Oliwierka ma bardzo ładnego dopiero. Oj, ale mały, taki świeży. Tak, 2 tygodnie temu pozdrawiamy Oliwierka. Poznawajmy Oliwierka! Będziemy powolutku kończyć. Uh-huh. Niestety z Ewą tutaj, bo bardzo sympatycznie nam się rozmawia. Dlatego chylę czoło. Ewę i Piotrka, tego krawata gadułę jednego, który przetrzymuje Ewę. Jak wyobrażasz sobie swoją karierę za 10 lat? No bo czas płynie. Będę miał 30. No to tak, bo chciałam. Ja już mam 30, słuchaj. No i co, jest dobrze? Bardzo jestem szczęśliwym człowiekiem. Zobacz, poczekaj. Może teraz tak, ty mi zadaj. Czy jest dobrze, jak się ma 30 lat? Cześć, jest dobrze, jak masz 30 lat? Jest wspaniale, mam dziecko, Oliwierka, syneczka. Też bym chciała mieć dziecko. Niestety tata jest w pracy teraz, z panią Ewą rozmawia. Chcieliśmy podziękować bardzo Ewie Farnie za rozmowę, oczywiście w Radiu EMI. Saluto, no i Żółwik przebijamy oczywiście z Ewunią. Dzięki bardzo, ciao! Siema, z tej strony Krawat Radio EMI. Witam was kochani z Dublina, gdzie grał właśnie Calvi i Remi. Witamy. Witamy, witamy. Siema. Siemanko. Jak tam wycieczeni jesteście po niezwykle bardzo długiej nocy? Nie, wręcz przeciwnie, naładowani. Ciężko będzie zasnąć, bo emocje były niesamowite. Publika dopisała mimo niezbyt dogodnego terminu, to podwójnie cieszy, bo jest niedziela, dzień po Dniu Kobiet, a mimo wszystko tutaj ludzie przybyli i bawili się doskonale, skakali przez całe 1,5 godziny wygraliśmy, także jesteśmy mega pozytywnie naładowani. Już są pytania, kiedy znowu przylecimy do Dublina. Mamy nadzieję, że to nastąpi, nie wiem, może jeszcze w tym roku pod koniec albo przyszłym. Wy jak często gracie? Bo w niedzielę to taki niedogodny trochę termin, ale my Polacy lubimy się zabawić, nieważne środa, piątek czy czwartek.
No właśnie, no generalnie ja nie wiem, jaki jest dzień w kalendarzu. Ważne, że dzisiaj mam imprezę i to jest najważniejsze, zakodowane. Na tym się skupiam i ludzie widać, że dzisiaj też odpuścili wczoraj sobie i przedwczoraj imprezy. Przyszli dzisiaj naładowani energią. Współczuję im, bo jest 1:03, a niektórzy na 6 rano do pracy, także no, muszą szybko iść spać. Polacy tutaj, nasi rodacy w łańskiej sile stawili się właśnie na koncert z okazji Dnia Kobiet. No i większość to kobiet dzisiaj tutaj przyszła, prawda? Bawiła się. Aż miło patrzeć, chyba dla was satysfakcja podwójna, to? No na pewno tak. Kiedy widzimy w pierwszych kilku rzędach 90% dziewczyn, no to na pewno to buduje. To znaczy, że jeszcze nie jest z nami tak źle, jeszcze nie czas na emeryturę, jeszcze mimo 10 lat grania nie składamy broni, także to jest optymistyczne. Jak na wózkach inwalidzkich kiedyś przyjadą, no to wtedy już będzie gorzej, a póki co ładne, młode, fantastyczne dziewczyny. Bardzo na pewno motywuje taka liczba osób na takiej imprezie, prawda? Czy no, dobrowym towarzystwie. To generalnie same liczby nie są ważne, znaczy było ich 100, 200, 300 czy 500, ważne jacy to przyszli ludzie. I przyszła taka publika, która wiedziała, czego oczekuje po nas i my mam nadzieję, że spełniliśmy ich oczekiwania. Chciałem się was zapytać, w związku z tym, że naprawdę daliście czadu, jak wy to robicie, bo przecież gracie w duecie, jak wy się uzupełniacie? Dużo gracie, trenujecie, może jak to jest? Bo naprawdę świetnie się uzupełniacie. Ja tutaj widzę, ten temu dokręca, temu, tamtemu, no i wszystko gra, ale jak gra? Nie ma żadnych treningów, nie ma żadnych ćwiczeń, nie ma żadnych uzgodnień, nie wiemy, co zagramy tak naprawdę. Wozimy ze sobą ogromnego case'a, gdzie mamy całe swoje zasoby muzyczne sprzed 10 lat nawet. Także to jest totalny spontan, próbujemy jakoś wyczuć publikę, co na nich działa, co absolutnie nie chwyta i wtedy dostosowujemy naszego seta do danej imprezy. A co do naszego zgrania, no gramy razem od 10 lat, więc no, tych imprez były setki, także generalnie no wiadomo, że trening czyni mistrza, w cudzysłowie, bo za mistrzów się jeszcze nie uważamy, jeszcze dużo nam pewnie brakuje, ale dlatego jeszcze właśnie nie idziemy na emeryturę, cały czas się uczymy. No i tak myślę, że to zgranie poprzez ten czas długi, które razem gramy w nastąpi. Jak wam się podoba tutaj ogólnie po wyspach podróżowanie, no i granie w Anglii, na wyspach oraz w Irlandii? Pierwszy raz w Irlandii? Nie, to jest nasz trzeci raz w Irlandii. Był Dublin, był Limerick. Zresztą szczerze, to nie odczuwamy jakiejś wielkiej różnicy, czy to Polska, czy Irlandia, czy Anglia i w ogóle wyspy. No bo tutaj przychodzą ci ludzie, którzy kiedyś tam też imprezowali w Polsce, także oni czują klimat. Różnica jest taka, że można tutaj pograć więcej klasyków. W Polsce ludzie są bardziej nastawieni na nowości, które aktualnie gdzieś tam w radiu i w telewizjach muzycznych lecą, a tutaj działają świetnie klasyki. Dzisiaj tak też właśnie rozpoczęliśmy naszego seta, trochę od wspomnień. No i potem delikatnie do teraźniejszości przeszliśmy. Także to jedyna taka mała różnica, tak ogólnie no podobnie, tak? No są Polacy, którzy świetnie się bawią, którzy czują naszą muzę i to jest najważniejsze, a nie miejsce na mapie. Zapytać, jak wam się podoba na obczyźnie, czy swoją muzykę kierujecie głównie do Polaków, czy może na koncerty wasze przychodzą też angielscy bądź niemieccy widzowie, no i klubowicze? Wiesz co, no kilka lat temu jak graliśmy na wyspach, to głównie to byli Polacy, a teraz to towarzystwo się wymieszało. Polacy też mają tutaj znajomych z różnych krajów i ściągają na nasze imprezy i widzimy różne narodowości, różne kolory skóry i fajnie się wszyscy bawią. Widzisz, to różnica pomiędzy naszym występem a koncertem rockowym polega na tym, że my gramy muzykę, która jest uniwersalna, która trafia do dowolnego odbiorcy bez względu na to, czy on pochodzi ze Stanów, czy z Europy, czy z Azji. Natomiast no, polska muzyka rockowa tak, no, ma konkretnego polskiego odbiorcę z uwagi chociażby na język. Tak? Natomiast my mamy łatwiej po prostu i myślę, że w tę taką międzynarodową stylistykę klubową się wpisujemy, także nie mamy problemu, możemy grać równie dobrze dla Amerykanów w Chicago, w klubie Crowbar, co miało miejsce ostatnio, tak? Czy w Dubaju na przykład dla szejków arabskich, którzy sobie wymyślili, że chcą Calvi Remi na swojej imprezie i możemy grać dla Polaków w Koziej Wólce, tak? To nie ma znaczenia, byleby publika czuła naszą muzę i tyle, no to wystarczy. W związku z tym, że gracie już 10 lat, dekadę, chciałem się zapytać o początki, jako że ja tutaj wspólnie z kolegami gram w Radiu EMI, jak tam początki były wasze, no i znajomości w Radiu RMI Poznań, jak to było, czym się zajmowaliście, czy jaki zapał moglibyście zaszczepić w młodych radiowcach? No na pewno trzeba mieć zajawkę i mega wkrętę na to, żeby być radiowcem. Początki są mega trudne, w ogóle jakiś jeden wielki stres i
milion błędów trzeba popełnić, żeby czegokolwiek się nauczyć. Trzeba mieć trochę szczęścia, ale przede wszystkim zapału, samozaparcia. No i potem czas, kiedy człowiek uczy się różnych rzeczy. A ja dobrym radiowcem stałem się chyba po 5 latach tak naprawdę. Wyszedłem zadowolony z programu, który prowadziłem. Także myślę, że tutaj to jest zabawa dla długodystansowców. Zdecydowanie. A jeśli chodzi o Radio Remi FM, no to właśnie tam się spotkaliśmy, tam byliśmy prezenterami, DJ-ami radiowymi, prowadziliśmy własne programy autorskie i takie były początki nasze, a jeśli chodzi o przygodę z muzyką i również jako początek duetu Calvin Remi, właśnie to jest studio radiowe przede wszystkim, tam poprowadziliśmy wspólny program i tak naprawdę słuchacze nas trochę połączyli ze sobą, kojarząc nas i niejako wymuszając, żebyśmy pojawili się w klubie, nie tylko na antenie radiowej, ale również w klubie i tak się stało. Graliście może pozdrowienia? Oczywiście, że pozdrowienia. Wymyśliliśmy niesamowity patent. Każdy, kto wysłał SMS-a najdroższego wówczas w Polsce, ten usłyszał swoje pozdrowienia na antenie. Mało tego, wprowadziliśmy taką ciekawostkę, chyba jako jedyni i w ogóle pionierzy. Podawaliśmy numery telefonów różnych ogłoszeń na antenie radiowej, a oczywiście ogłoszenia zazwyczaj dotyczyły ofert erotyczno-seksualnych. O, słuchaj, to ja tutaj poczułem do Was bardzo wielką więź, ponieważ prowadzę środową radiorandkę. No i kojarzę też ludzi. No i przy tym jest dużo zabawy, powiedz, wymaga dużo poświęcenia praca w radiu. Wiesz co, tak naprawdę tak, no trzeba mieć jakiś sformatowany mózg, żeby zamknąć się w pokoju i gadać sam do siebie. No nie każdy to potrafi, trzeba mieć jakieś predyspozycje, nam gdzieś Bóg to dał, czy ktoś tam skądś tam. Mieliśmy tę zdolność, mieliśmy tę wkrętę, no i się udało. Waszym pierwszym utworem był utwór Explosion. Opowiedzcie nam, jak powstał. O, to bardzo prosta historia. Byliśmy promotorami imprezy klubowej w poznańskiej hali Arena. To była pierwsza impreza klubowa promowana przez nasze radio, gdzie również właśnie graliśmy taką muzykę jako pierwsi w Polsce na FM-ie. No, no. To był rok 2002, 2003, coś takiego. No i stwierdziliśmy, że potrzebny jest hymn do tej imprezy. No, wzorem gdzieś tam holenderskich wielkich eventów światowych stwierdziliśmy, że jest potrzebny hymn. Jakoś nikt się do tego nie kwapił, więc stwierdziliśmy, że my usiądziemy do studia i poeksperymentujemy, co wyjdzie, to wyjdzie. Nasza koleżanka radiowa Olga pochwaliła się, że kiedyś tam trochę śpiewała, więc zaciągnęliśmy ją do studia radiowego i z pomocą naszych kolegów realizatorów dźwięku posklejaliśmy parę dźwięków i się okazało, że to jest to. Na zasadzie prób, błędów, zabawy, szaleństwa, fanu powstało właśnie Explosion, później dziesiątki wersji, remiksów i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu gdzieś tam poszło to w świat. A ty jak wspominasz, przepraszam, najmocniej początki DJ-owania? To była zabawa tak naprawdę, to my bardziej na początku tak robiliśmy imprezy radio w klubie, o tak, Remi grał muzykę, którą poruszaliśmy w radiu, nie było to miksowane, tylko tak jak w radiu puszcza się utwór za otworem, ja na mikrofonie do ludzi zagadywałem, ludzie przychodzili, żeby zobaczyć tych dwóch szaleńców, którzy prowadzą audycje radiowe i takie były początki, to nie, absolutnie nie nazywaliśmy się DJ-ami, dlatego nie ma, wymyślając nazwę i układając to, my nie nazwaliśmy się celowo DJ Calvi i DJ Remi, bo też tak mogliśmy, tak, bo my się nie czuliśmy na początku DJ-ami, byliśmy prezenterami radiowymi i tak Calvi and Remi powstało. Słuchajcie, chciałem się zapytać o taką dosyć bardzo ciekawą oczywiście historię dla wszystkich tych, którzy oczywiście interesują się muzyką, no i oczywiście tym, co w muzyce jest najpiękniejsze, czyli pięknymi rytmami. To rok 2004, przepraszam, kiedy zagraliście na imprezie z DJ Tiesto na Viva Club Rotation. Jak wspominacie DJ Tiesto? Może... Kurde, to było 10 lat temu, nie mam zbyt wielu wspomnień, nie? Naprawdę, no impreza Tiesto, to wszystko co pamiętam. Ja pamiętam, że to był prawdziwy nasz DJ-ski set. Mega przygotowywaliśmy się do tego występu, dlatego że wiedzieliśmy, że będzie nagrywała tę imprezę niemiecka telewizja Viva, bardzo prestiżowa wówczas. Do tego Tiesto, do tego publika, która jest bardzo wymagająca, to była naprawdę bardzo konkretna impreza i wiedzieliśmy, że nasi wrogowie czekają na nasze pomyłki i błędy, a mieliśmy trochę takich hejterów wówczas. Bo wszędzie są hejty. Dokładnie, wiadomo, że no niestety tak to jest. Pozdrawiamy wszystkich hejtów, bo tak naprawdę... Udało przebić, to początki były takie mocno właśnie hejtowe gdzieś tam. Tak. Nie? Ale to chyba... Wiedzieliśmy, że jest loża szyderców, która tylko czeka na nasze potknięcia, a były to nasze generalnie początki jako DJ-ów.
więc jeszcze ręce drżały. To nie było tak jak teraz, że z zamkniętymi oczami można grać i sprawia to tylko frajdę i przyjemność, tylko jeszcze był jakiś tam stresik, napięcie, tak? Była trema, o. I dlatego mocno się przygotowywaliśmy do tego seta, również muzycznie i technicznie. No i wyszło na 100%. Dlatego z miłą chęcią wpisujemy to w swoje CV, że występowaliśmy jako taki pełnoprawny support przed Tiesto. Czy muzyką zajmujecie się w pewnym wymiarze godzin, czy również utrzymujecie się z tego, czy jak to jest profesjonalnie? Nie mamy innych zawodów. Może inaczej, dyplomy leżą gdzieś tam w szufladzie, a wykonujemy tylko to, co widać, słychać, tak? Także generalnie żyjemy z muzyki. Dlatego uważamy się za profesjonalistów. Dużo wymaga poświęcenia i czasu spędzonych i w ogóle... No jasne, że tak. No to jest taka praca, która trwa 24 godziny na dobę. Ostatnio miałem taką sytuację, że obudziłem się w środku nocy, jakaś melodia mi grała w śnie. Nagrałem na dyktafon i robimy właśnie nowy kawałek, tak, także nawet no, nie można odpocząć śpiąc. Gdzieś tam cały czas te myśli krążą. Heartbeat. Wokół muzyki, no i dlatego to jest taka, niektórzy mówią, a wy sobie tam wyskoczycie w weekend zagrać i zarobicie kasę. Jakie plany na przyszłość? Za kilka dni kręcimy nowy teledysk, a wspólny projekt z V-Unit i Letni Chamski Podryw, takie dwa, wow, super. Na pewno doskonale znasz. Oczywiście. Robimy, no, zarąbisty kawałek, zatytułowany Weekend. A który będzie kontrowersyjny, mocny, wulgarny i klubowy do tego. Także 1 kwietnia premiera. Zapraszamy. Super, nie mogę się doczekać, ponieważ Letni Chamski Podryw bardzo lubię też ogólnie puszczać w Radiu EMI u nas, ponieważ chłopaki bardzo się wyrobili. Nawet mógłbym zaprezentować kilka waszych kawałek. Najbardziej podoba mi się Skarbie, lubię twoją pupę. No i legendarny Mam ci kłączę to z holenderskim gazem. No to teraz teksty będą mocniejsze jeszcze, no, bo dlatego, że dorwali się razem V-Unit i Letni Chamski Podryw i jedni chcieli przebić trochę drugich na teksty, więc wyszła jakaś naprawdę duża sprawa. Będzie hardkorowy wielki kozak. Będzie, ale nic więcej nie mogę powiedzieć, i tak za dużo zdradziłem. Tajemnica, już więcej nie pytam, może kogoś pozdrawiamy, oczywiście dziękuję. Wszystkich słuchaczy, słuchaczki i tych, którzy będą na naszej następnej imprezie w Dublinie i nie tylko. Dzięki bardzo, z tej strony był Krawat i... Remi, a Kalwi uciekł, pozdrawiam w jego imieniu również. Dzięki bardzo, dzięki. Krawat, Radio EMI z Dublina, check it out. Siema kochani, z tej strony zasmucony DJ Krawat z Radio EMI. Kochani, żegnamy się z piękną, słoneczną Irlandią, bo właśnie zaskoczyła nas i przepiękna pogoda naprawdę zagościła w czasie trwania naszego pobytu podczas koncertu właśnie Calvin Remy oraz Ewy Farnej. Dziękujemy wszystkim też zespołom na supporcie grającym właśnie w super koncercie, no i oczywiście muzycznym wydarzeniu w Dublinie. Jesteśmy bardzo smutni i musimy już wracać, ale na pewno wrócimy tutaj do Dublina, no i będziemy się bawić wspólnie razem z wami i nagrywać wywiady. Dziękujemy kochani jeszcze raz Ewie Farnej oraz duetowi Calvi and Remy za super wywiady. Mam nadzieję, że wam się spodobały. No i chcielibyśmy podziękować też, no i podlizać się właśnie organizatorom, bo jest czego warto, ponieważ zapewnili super naprawdę imprezą. Słowa podziękowania też należą się naszym koleżankom redakcyjnym Oli i Ani, bo bez nich nie byłoby tu nas, no i bez was nie byłoby tu nas, tak jak to się mówi. Dziękujemy kochane, zaraz pójdziemy do kwiaciarni po kwiatuszki dla was, bo przecież był Dzień Kobiet i musi być zaliczony z kwiatuszkami. Chłopaki się spiszą, Sarę na kolejną orężatkę nie pójdziemy. No i to wszystko dla was kobiet, specjalnie dla was grał Calvi and Remy oraz Ewa Farna na super koncercie zorganizowanym właśnie przez Ole w Dublinie. Dziękujemy wam bardzo, dziękujemy Oli, dziękujemy Ani, dziękuję kochani wam, że przyjdziecie na tą super imprezkę i bawiście się z nami tutaj w Dublinie. Pod szpilą był dla was Krawat oraz Radio EMI.